Słuchajcie, no teraz na razie 2 złote, że za nim ten. Nie ma 2 złotych. Dobra. Spróbujmy teraz rzucić monetę i złotówkę. I ona tu wylatuje. I co? Rzucimy złotówkę i wygraliśmy złotówkę. Jest 100% skuteczności, patrz. Tutaj rzucamy złotówkę i mamy złotówkę. Kręcę, pierwszy otwór coraz nie szybko. I teraz masz. I teraz rzucam 2 złote. I mam 2 złote. Ja cię kręcę, Janusz. Witajmy w kolejnym odcinku na kanale Bez Kanału. Jesteśmy aktualnie w Klinice Morskiej, blisko Zohana, blisko Gdańska, ale o tym później. Jesteśmy w miejscu, gdzie są automaty po coin pusher, złotówkowe, 2-złotowe, 5-złotowe. Będziemy grać po 5 złotych, gdzie w tonicie jest kilkaset złotych. Zobaczmy, wiesz, ja dzisiaj czuję, że dziś ten dzień, że dzisiaj wygramy. Ja wam powiem, że dzisiaj wygramy w piątkach. Dzisiaj wygramy. A mnie się wydaje osobiście, że jak zwykle się nie uda, ale nie żebym był pesymistą, bardziej realistą. Jeśli jesteś realistą, a nie pesymistą, to jesteś po prostu hazardzistą. Proszę. To lecimy. Więc Dawid jest najlepszym graczem w coin pushera. Ile tu mamy? 40 złotych po 5 złotych. 4 złotych są? No. To co? Dobra, to wiesz, budżet. No słuchaj, inflacja rośnie, a budżet zmniejszył się. Nie, sprawdzę, czy to mam w kieszeni coś. Gram o piątki. Tych 200 na pewno nie wyciągniemy, bo to jest niemożliwe. Niemożliwe, ale dla oka jest na pewno ładne. Słuchajcie, mamy taki jeden automat, gdzie wrzuciliśmy 1000 zł i wygraliśmy 800. Tak. YouTube nam go zdjął, bo ktoś po prostu uprzejmie do nas doniósł. Uprzejmie doniósł. Dobra, ja lecę, bo ja mam czasu, a pierdoły, tu trzeba lecieć. No. Trzeba wyczuć? Okej. Okay. Nie stresuj się. Czyli nie stresuję w ogóle. Powinno się to popchać. Kurczę. Nie no. To jest dobrze pomyślane. Nie no, panie, to jest do... Drama, to nawet nie ma co puszczać. No ja cię kręcę. To się odbija jakoś. Czekaj. Jedna piątka. Ja bym się teraz pisałbym, bo pożyło piątkę, żeby mieć. A ja mam piątkę, prawie nawet masz piątkę. Ja nie mam. Schodź szybko to na piątka. 3, 4, 5, ale tak jedna jednej nodze. Czyli co, 10? 10, 10, czyli 2 piątki, bo ja chyba... Powiem szczerze wam, jest mi osobiście bardzo głupio, że tak to wyszło. Chyba mi się wydaje, że do tego odcinka dodamy też za złotówkę coś, bo to za... Za grosze. Ty, piątkę mam. Patryka nie ma, ale mam piątkę. To dawaj. To nie rozwaliło się, no jak pech to pech. Dobra, lecę. Patrz. Masz? Ja wrzucę piątkę i dlatego ja powiedziałem, że zaraz musimy wejść. Nawet nie będziemy tego osobom dawać, tylko dajemy to z dwójkami albo z dwówkami, bo jest po prostu wstyd przed widzami. Znaczy, nie, to jest taki szwindel. Wymień to, już! Tak! Powiem się, że mieliśmy krótką przerwę od tych coin pusherów. Krótką bądź długą, ale wracamy z naszym, jakby to powiedzieć, szwindel automatem i wykrywalnością szwindlową, aż mi słów brakuje i wkręciliśmy się znowu. Jedna maszyna spowodowała to, że znowu wkręciliśmy się w to. Nie wiem, gdzie ten Patryk jest, on ma iść po 2 piątki, nie? Co z tego będzie? Ja nie mam pojęcia. Szkoda, no bo co dla was zrobi większe wrażenie, drodzy widzowie? Piątki? Czy mniej gier za piątkę, czy więcej gier za 2 złote? Dej. Chodź, kupiłem ci misia i to lepsza inwestycja. Ode mnie. 2 złote za dychę? Nie no, żebyś to po prostu zmienić.
Naprawdę chcesz to grać? No to spróbujemy, no za te. A wiesz, że tak nie wygrasz. No ale nie wiesz, no dobra, spróbujemy. Jak mamy teraz dwa te. Nie wiem, czy to był jako kontynuacja, czy nie, to Dawid Asman później, bo to ten. Ładny obraz. Dawid Asman to jest ten tutaj, to jest ten przystojniak. To jest nasz operator? I jak, tak wytnę. Jak wytniesz? Dobra. To nie wycinasz w tych naszych filmach. Czekaj, to się tu wkłada, tak? Nic nie leci, ej. Świndel, już Asman. Do góry. A, pije. Dobra, lecimy. Cio. A? Ten jakiś lepszy. On odbija od tego? O! Za pieniądze. Czekaj, ale to... No, słuchaj. 2 zł tylko, tak? 4. No. No, coś spadło? Widzisz, on ma taką barierkę tam jeszcze. On pcha z dwóch stron. To jakby. Jest ładne, no. No dobra, to pójdę po... Tu nic nie ma. No bo coś tam wymyślę. Jak potrzebujesz? No teraz na razie 2 zł, zanim ten. Nie ma 2 zł. Dobra. Spróbujmy teraz wrzucić monetę, złotówkę. I ona tu wylatuje. I co? Wrzucimy złotówkę i wygraliśmy złotówkę. Jest 100% skuteczności, patrz. Tutaj wrzucamy złotówkę i mamy złotówkę. Ja kręcę, pierwsze otwór coraz nie szybko. I teraz masz. I teraz wrzucam 2 złote. I mam 2 złote. Ja cię kręcę, ja już... Gdzie ten Patryk poszedł? On na bank poszedł, jak coś zjeść. Starymi graczami. My zawsze wymienialiśmy pieniądze gdzieś właśnie przy salonie z automatami albo gdzieś w sklepie obok. A teraz są nowoczesne automaty, gdzie rozmieniarka tutaj. Wrzucasz dwie dyszki i ci wypadają 2 złote, tak? A Patryka pogoniliśmy na drugi koniec klucu morski, żeby wymienił, bo my jesteśmy klasycznymi graczami. W ciągu roku najwidoczniej się wydarzyło tyle, że my nie ogarniamy. Patryk przepocony, jeszcze oczywiście Poloda idzie. I widzisz, no i to jest właśnie, to jest to właśnie, że my już nie graliśmy rok i przez rok tyle się wydarzyło, aż mi podkapie z czoła. Patryk! Suliga! Grubasie, chodź! Wytaczyłeś lody, chłopaki? Ty wydajesz pieniądze na lody zamiast na gry? Czy ty jesteś niepoważny? Za lody, nie za lody do kartu. Dzięki. W końcu moja wypłata. Gdzie te pieniądze? Jak pracuje taka wypłata. No. Co? Oszukane. Moje. No oszukane. To znak. Nie grać. Spróbuj. Nie, spróbuj. Tak, żeby nie grać. Nie, a tam, tu. A to jest 5 złotych, to za 5 złotych jest. A mnie jest nie 5 złotych, są 2. Daj, Patryk. Jeszcze raz. To jest znak. Nie, to jest znak, żeby grać właśnie. Boże, jakie dobre lody, nie? O nie, no lód, nie. Może nie mają tyle po prostu. Kurde, może idź Patryk może rozmienić, żeby to na 2 dychy były. I 2 dychy damy tutaj, poważnie. I zostawię dwójkę na piwku. Poważnie, idź tutaj do tych. Naprawdę, Patryk. Ja już zepłuję teraz. Idzie się wstydzę, idź. Idź. A jak to? Czy ty jesteś youtuberem? Idź panie, ja tutaj pilnuję. Idź proszę, idź. Szybko, bo zachowany zakochał się raz. Idź. Nie chcę się, dobrze. Ja Patryka oszukałem, że się wstydzę, jakbym poszedł, tylko niech gruba schodzi, nie? Parę kroków dzisiaj zrobiliśmy, nie? 14 tysięcy? A ty mnie chyba zapisała. Już tak dobrze jest w formie. Obsyłujcie Patryka, bo... Chłopak, że tak powiem, miał problem z tą wagą, problem z sobą, ale jak widać, no popatrzcie na ten bęben, jest mniejszy trochę. Miam. Dobre. Nie wymieniam. Co za źli ludzie. A co ty pieniądze mi dawałeś z domu? Zaczynasz, pożarcie? Ty nie masz pieniędzy? Patryk, super się jest facet, nie? Kupiłem cieklerka. Nie rozmienię. Nie mam gdzie rozmienić. No nie wiesz, po prostu chlebka ci kupiłem. Tak, dziękuję. No sprawdź tę monetę, całe banknoty, dobra? Nie macie. Nie chcieli rozmienić. Nie chcieli rozmienić, wiesz kasy. Wygrałem. No. Ale sprzedać mogę. Dobra, cicho. No by to... Siuka, blejać! To znak, że to nie ma sensu. Nie ma sens. Jest do 500 maksymalnie, nie? No nie, no ja chyba to znak. Nie przyjmuję, bo już jest nas bardzo napchane przy rozmienianiu. A tam idziesz zmienić tamtych? Nie wiem, chyba nie, idź bo to są starsze automaty. No nie, ja chcę grać w to. Nie ma kasy do wydania. Jak nie ma kasy do wydania?
idź tam, zobacz, czy przy tamtych... A jakbyście poszli jutro do banku? No, ale to my tu nie przyjdziemy z domu. Nie, idź tam, tam, idź tam wymienić. Sprawdź. Ja już jestem zmęczony. Nie, Patryk. Słuchajcie, wszędzie byłem szukać, rozmienić. Patryk, ja i nikt nic nie miał rozmienić. Spróbuję, to też te piątki, tak? No i co tu wchodzi, to chociaż wchodzi? To pewnie we... Ty! To weszło. No, tu weszło. Tu weszło. Po prostu było za mało. Co? Za mało było. A teraz spróbujemy jeszcze tutaj, tutaj spróbować. Nie, nie. Nie, słuchajcie, no niestety tutaj no, nie daliśmy rady. Już piątki były, ale po prostu z braku laku musimy grać w piątki. Albo zapytaj się kogoś, może ma piątkę na dwójki rozmienić. No to będziemy każdego zaczepiać też. No tak, no co? Nie, już spróbujmy to. Dawaj, no. Tu. Czekaj. O! No! Cicho! Ty! Nie, nie przyjmuję jeszcze piątek, ty! Ty! Poszło! Poszło! Ty! Ja tu jest? Ty! Poszło! Ty! Ty! Nie! O! Szukał nas szwindel, ty! Tam cię zawiesiło! A spadło coś? Coś spadło! Tak jest, panie, dziesiątka. Jest. Coś się dzieje. To jest szczęśliwy automat. Ja mówię, te automaty tu coś dają, nie? Cicho. O. O. Tak, tak, tak. Zohan, ja jeszcze mam dwie dychy w razie W. To jest tak. Dawaj tam po lewo bardziej, bo widzisz, po lewo? Przerwy, no. Aha. Chodź, ona zeszła? No. Ta jest. Dobra. A. To są dobre, to są te dobre coin pushery. Aha. Odmagnetyzować. Poszło? A, cicho. Ja, wiecie co? Dla was ostatnie dwie dychy. Dla was ostatnie dwie dychy. Dać do, zachęć, czy nie? Oczywiście dawać. Dla naszych widzów to my zrobimy wszystko. No jest coś, coś jest. Ale wygraliśmy i było coś. No właśnie przegraliśmy 20 zł. Czyli nie wygraliśmy nic. Jak to? Wygraliśmy, ej. 5 zł. Cicho? Teraz cicho? O! Dało. Ale to, to zobaczcie tam sobie, po 10, opóźnienie 10 sekund. Cicho. Ej. Wyszło? Lecimy po lewo? O. A. Następne. Oj, ajajaj. Lecimy! Gdzie jest Suliga? Oj, tu sam się teraz zrobiłem w bambuko. Ostatnia. Chodź. Cicho teraz, ostatnia. No, jest szansa. Koniec. Co, w ile wygrałeś? Nic. Przegrał 40 zł. Ale wypadło, dwa razy wypadło. Ale dwa razy przegrałem 40 zł, inaczej. Zyskałem 40 zł doświadczenia, w czym 15 zyskałem. Dwa razy. 5 lat tych doświadczeń zbierasz i co z tego masz? To nic. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Ja wam tam coś w sekrecie powiedziałem, Patryk o tym nie wie, także wspierajcie go. Wszystko co mówi Dawid to z innego jakaś siema. No właśnie to jest problem, że on gada, a na żywo jest zupełnie inne. I jeszcze mam do was taką bardzo kwestię, bo tutaj chodzi o teraz jakąś wiedzę, żeby wam przekazać, bo w końcu te automaty po to są. Więc tak, wiemy jedno, tak, że wkładając te pieniądze do tych automatów, rzadko kiedy się wygrywa. Największy nasz wynik, który mieliśmy, osiągnęliśmy, niestety tego filmu nie ma, YouTube go zdjął. Z pomocą jednego pewnie z widzów, który nam miło pomógł do tego, żeby nam ten film zdjęli. Wydaliśmy 1000 zł na automaty.
tego typu coin pusher i wypadło nam 800 zł. I to był max. 1000 zł. Taki odcinek, jeśli chcielibyście, żeby się ponownie opublikował, dajcie nam znać, to my postaramy się go ponownie wrzucić. On robił 70 tysięcy wyświetleń, wtedy chyba w 4 godziny, ale znikł, więc postaram się go wrzucić ponownie, jak coś. Trzymajcie się, do kolejnego odcinka na kanale. Kanał bez kanału? Tfu, kurwa, trzeba jest pocony, fuj! Fu, koronawirus, weź, fu! I reasumując, nasze media społecznościowe znajdują się na dole w opisie. Instagram, tam fajnie by się też wpadli. Wtedy będzie wiadomo, że warto to rozwijać. On wspominał projekt Ink, tam też możecie wejść, ale... Ale też jest Instagram, też jest TikTok, tam Patryk pajacuje. Jest TikTok, bardzo fajny zresztą. Lepszy jak ten kanał. Cześć!